Na Warszawie, przy ulicy Ludzi Morza, powstają dwa budynki z mieszkaniami komunalnymi. Jeden z nich, w stanie zamkniętym, ma być gotowy do końca kwietnia. Planowane zakończenie budowy to przełom bieżącego i następnego roku. Mieszkania mają być dodatkowo wygłuszone, aby nie dochodził do nich hałas z ulicy czy z torów kolejowych. Łącznie mają powstać 63 mieszkania za blisko 31 milionów złotych. Mieszkań w Świnoujściu wciąż brakuje. W niedawno zakończonej kampanii wyborczej swoimi pomysłami na rozwiązanie tego problemu dzielili się kandydaci na prezydenta miasta. Nawet do 300 mieszkań można to zrobić. Zrobiła to Małkinia, wiele innych miast polskich i europejskich. Wystarczy skorzystać z tych narzędzi, które są obecnie. To jest współpraca z deweloperami na zasadzie mieszkań za grunt i to prywatny sektor zbuduje mieszkania, nie obciążając budżetu miasta. My te mieszkania później odkupimy i przekażemy na cele komunalne, a także na potrzeby czynszowe, wynajmując je dla tych młodych osób, które chcą w Świnoujściu zostać po studiach, wrócić po studiach lub zamieszkać i znaleźć tutaj pracę. Czynsz może być obniżony nawet do 5 lat, tworząc dobrą ofertę dla mieszkańców naszego miasta. Młodzi ludzie muszą mieć tutaj swoje miejsce. Muszą mieć miejsce, w którym będą mogli się spotykać, w którym będą mogli odpoczywać, w którym będą mogli się realizować. Żeby można to było zrobić, to bogate miasto, które się pięknie rozbudowało, które ma ogromny potencjał, musi przeznaczyć również część swoich dochodów na to, żeby mogły tutaj zamieszkać rodziny. Mogli tutaj mieszkać młodzi ludzie, którzy będą mieli stabilizację, a ta stabilizacja to przede wszystkim mieszkanie. Mieszkanie, które można będzie wynająć, mieszkanie o małym czynszu. Mam akurat doświadczenie w tym zakresie, bo pracowałam przecież w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej. Jestem przygotowana do pewnych rzeczy, które spowodują, że taki, a nie inny kształt można temu po prostu nadać. Tak jak zgłaszaliśmy w tej kadencji budowę mieszkań i w 100% to, co było zapisane w planie programu Wybieram Świnoujście, zostało zrealizowane w tej kadencji, tak na kolejną kadencję, według naszych obliczeń, potrzeba jest wybudowania 400 mieszkań. I to jest plan na 5 lat. 400 mieszkań dla mieszkańców Świnoujścia, w tym również dla młodych mieszkańców, którzy po studiach będą chcieli wrócić do Świnoujścia. Bo jak wiecie, Świnoujście rozwija się bardzo dynamicznie. Prawobrzeże w tej chwili odzyskuje też pewne tereny, jeżeli chodzi o budowę po terenach byłej stoczni. 5 lat na wdrożenie swoich pomysłów na rozwój mieszkalnictwa w Świnoujściu będzie miała Joanna Gatowska, której 7 kwietnia mieszkańcy już w pierwszej turze powierzyli urząd prezydenta miasta. Mam marzenie, by Świnoujście stało się miastem znów zielonym i kojarzonym z prawdziwym kurortem, odpoczynkiem i rozrywką, a nie kolejnymi rzędami betonowych apartamentowców. Nasza wyspiarska zieleń i ziemia są cenne, a mieszkania na niej budowane to nie towar pomnażający zyski zewnętrznych inwestorów. Chcemy budować mieszkania w cenach dostępnych dla zwykłych mieszkańców. W swoim programie wyborczym Joanna Gatowska zapowiada zatrzymanie budownictwa inwestycyjnego i chęć postawienia na budownictwo mieszkaniowe o niskich czynszach.